przytłaczającym biegu codzienności ogromną frajdę sprawia nam czytanie. Filolog, filozof i kulturoznawca, bibliotekarz kontra literacki świat, do którego mają szeroki dostęp, a ograniczeniem może być tylko wybredność. Zapraszamy na nasz podcast Duchy Osobne. No to zaczynamy. Ja mam na imię Eligiusz. A ja mam na imię Wojtek. Razem stanowimy tandem duchów osobnych, którzy postanowili nie nudzić się i włączyć się do tworzenia podcastów literackich. Jakie mamy ku temu powody? Przede wszystkim taki, że obaj lubimy czytać. No i obaj też poniekąd kończyliśmy wykształcenie w jakimś tym kierunku. Ja na przykład podyplomowe bibliotekarstwo skończyłem. No, ja z kolei jestem absolwentem filologii polskiej i filozofii. A generalnie jestem absolwentem kulturoznawstwa. Dawno temu skończyłeś studia, Wojtku? No, u mnie studiowanie przebiegało dość falowo, więc ciężko. Ciężko to jest mówić o... Powiem, sam się pogubiłem kiedy. A ja tak dawno, że nie pamiętam. Także dobrze będzie nam wspólnie odrdzewiać się z wami. Mamy łatwy dostęp do książek, do nowości i będziemy mówić o książkach współczesnych. Raczej nie będziemy sięgać do takich wydawanych dawno, dawno temu, choć poniekąd zdarzyć się może, że z takich czy innych przyczyn owszem. A jeszcze warto wspomnieć, że ja jestem poetą, a Wojciech bardziej prozaikiem i eseistą, chociaż też zdobywa już pierwsze szlify jako poeta. Tak, tak. Gdzieś tam skubię troszeczkę tą muzę, chcąc, miałem się jakoś do niej dobrać. Nie jestem molem książkowym, ponieważ ja bardzo lubię czytać, ale tylko swoje. Musi mnie coś bardzo zaintrygować, w przeciwieństwie do Wojtka, który... No, lata po całym ferbencie literatury, od jednego gatunku do drugiego. Bardziej jednak... No jestem tym, jak to Eligiusz ujął, molem, który stara się z czytelnika stać się rzemieślnikiem i zacząć coś samemu działać. Dwie książki na początek. Sigrid Nunes i przyjaciel oraz... Nuselski punk, pana, co się określa mianem Green Scum. Co nas przyciągnęło do sięgnięcia po te lektury? A jeśli chodzi o Sigrid Nunes, to przyciągnął mnie wielki dog, arlekin na tle zielonej okładki. No właśnie od tego możemy zacząć, ponieważ ciebie ta okładka przyciągnęła, mnie wręcz przeciwnie i musiałem się przełamać, żeby otworzyć to, co się dzieje za okładką. Dlaczego akurat dog arlekin? Jakoś kiedyś na mnie... wrażenie wywołało zdjęcie Eugeniusza Bodo siedzącego z takim to wielkim arlekinem na kanapie. Tak, łatwo o skojarzenia z Eugeniuszem Bodo, który chyba jakoś... Ale i jakoś te dogi arlekiny jako psy mają w sobie jakoś taki majestatyzm, takie spokój. Taki spokój, ale no właśnie taką posągową posturę. O czym jest ta książka? Może pokrótce opowiemy, że bohaterem wiodącym jest zmarły pisarz, znany wykładowca, ale przy tym i kobieciarz, który poza legendą świetnego literata i bon vivanta zostawia po sobie właśnie wspomnianego doga arlekina. Psem nie jest zainteresowana żadna z byłych żon i ostatecznie akuszerką zwierzęcia oraz narratorką i naszą przewodniczką zostaje jego dawna przyjaciółka, również pisarka, niewymieniona w powieści z imienia. I to ona przyjmuje na siebie nie tylko psi obowiązek, ale też układa życie po śmierci przyjaciela w sposób czuły, mozaikowy i niespieszny. Jak ci się ta podróż przez te poszczególne etapy wspomnienia odpowiadała, jak ci się podobała? No, powiedziałbym jednak podróż. Myślę, że to jest pretekst. Autorka uczyniła w podróży tej w stopniowym budowaniu narracji pretekst do sięgnięcia też i po trochę większe, myślę, bardziej egzystencjalne problemy
ja dostrzegłem problemy pisarzy i z czym się wiąże uprawianie tego fachu, zawodu, pasji, przeznaczenia, nie wiem jeszcze jak to określić. To prawda, też i pojawiają się dwa różne spojrzenia na pisarstwo. Też myślę, należy podkreślić, że obaj bohaterowie i sama narratorka, jak i jej zmarły przyjaciel prowadzą warsztaty pisarskie. I podczas, w trakcie ich trwania zderza się punkt widzenia ich jako pisarzy z punktem widzenia młodych adeptów, młodych ludzi. Dodajmy, że akcja dzieje się w Nowym Jorku, metropolii nam raczej niedoświadczonej przez nas. Tak, tak. I spotkania autorskie czy wszelkie warsztaty pisarskie są tam normą, są tam na porządku dziennym. Na pewno. Wręcz są przedmiotem akademickim, tam uzyskuje się wręcz dyplom magistra. I co takiego przyciąga młodych adeptów pisarstwa, skoro jest tu wyraźnie powiedziane, że pisarstwo to nie jest zawód, tylko powołanie do nieszczęścia? Trochę też i do samotności, do osobności. Just a perfect day. Feed animals. Może chodzić o to, że pisarstwo na pstrym koniu jeździ i czasem komuś się udaje, a czasem komuś się nie udaje i nigdy do końca nie wiemy komu. Warto wspomnieć tutaj o takim współczesnym wątku uchodźców i jest podkreślona wartość samego pisania dziennika dla celów nie tylko literackich, ale również i terapeutycznych. Jest to znany sposób na radzenie sobie z traumą. I, tak, i to dość mocno przypomina Marka Aureliusza siadającego wieczorem do spisywania swoich myśli. I chyba autorka, z którą po raz pierwszy się zetknąłem na kartach tej powieści, jest takim doskonałym świadkiem, że to może działać, ponieważ cała ta jej powieść, podobnie jak i jej spojrzenie, jest takie smutne, raczej nostalgiczne i mądre zarazem, ale te przetykane uwagi na temat zazdrości, zawiści pisarskiej, które jest wpisane w ten zawód, w to życie pisarza i bardzo mi się podoba ten moment, kiedy jeden ze znanych pisarzy odbiera czek na pokaźną kwotę i mówi, no i po ostatnich dwóch kolegach. tak, jest. Coś w tym jest, że jednak no, jako twórcy no, patrzymy z tą zazdrością. Szczególnie przy dużych czekach. Ludzie piszący są z reguły inteligentni i cyniczni. Nie ma się tutaj co ukrywać, że będą sobie takie drobne szpilki wciskać. Mhm. Mamy z pewnością też wątek pisarza-kobieciarza. Jedno ze zdań. Świetny nauczyciel jest uwodzicielem i czasem musi również łamać serca. Sala wykładowa to najbardziej erotyczne miejsce na świecie. Co takiego jest pociągającego w pisarstwie? Co takiego pociąga młode kobiety w pisarzach? Pewnie po części to zostanie tajemnicą, ale dużo z tych tajemnic zostaje obnażonych właśnie w tej książce. I chyba na tym zakończymy opowiadanie o przyjacielu. No i druga książka wydana w 2019 roku, Green Scum i Nuselski Punk. Ja sięgnąłem po książkę Nuselski Punk ze względu na wyraz punk w tytule. No i gościa, który nie chciał się objawiać z imienia i z nazwiska, wolał zachować anonimowość, co też wydawało mi się w kontrze do popkultury, która teraz każe się afiszować. Skorzystałem z rekomendacji Eligiusza, no ale i fakt, na okładce to jest napis punk, jest taki przyciągający. Jedu mają dwa wchody, jeden z drugim soupeří, je to bitwa. Nusle jest dzielnicą Pragi, a punk to punk. Wszędzie oznacza w zasadzie to samo. Niechęć do życia według wyznaczonych reguł. Mamy tu do czynienia z majstersztykiem literatury punkowej, która podobnie jak muzyka ma się składać z niewielu akordów, lapidarnych tekstów
i niesamowitej, rozsadzającej wszystko energii. To śpiewał jeden zespół, trzy akordy, darcie mordy. Niemal każdy z 82 rozdziałów zaczyna się od: staliśmy z korabem przy barze w szynku na zawist, w jednej ręce kufel, w drugiej papieros. Albo siedzieliśmy na skrzynkach przy Adamowskiej. Tu trzeba dodać, że na Adamowskiej rosła plantacja marihuany. Wbrew pozorom, przez salwy śmiechu, abnegacji i nieoczywistych opowiastek wyczuwalny jest w nich smutek. Zdarzają się nawet historie zakończone tragedią. Więc mamy z jednej strony pankowską abnegację, a z drugiej życiowe wzloty i upadki. Ważny jest styl autora. Krótkie, rwane zdania, tak samo jak i same rozdziały. Czym szarpane jak ostre riffy gitary. I nie ma tu też miejsca na ozdobniki, na jakąś językową woltyżerkę. I słowa mają za zadanie przekazać konkretną treść, a nie pochowane między nikami znaczenia. Ale zauważ te, że nie są to dość luźnie wrzucone wulgaryzmy, ale jednak po złączeniu w całość wykazują no jakiś taki poetycki język, taki tak. Wręcz jakieś takie swoiste praskie dekorum tworzą. Jest to taka proza zgrzytu, proza komizmu, proza też czarnego humoru, gdzie dobre chęci przetrwania i zaangażowania, chociażby w Stypę, bardzo mi się podobał rozdział, gdzie jest Stypa z okazji śmierci Johna Lennona i te chęci, a rzeczywistość... Jak zdolności językowe, bo bohatera to kończy się też jakąś wielką łojnią i naparzanką. Gdzie później Lennon schodzi na dalszy plan, a wchodzi wspólna bitka, no niczym jak zawsze. Ale oni grały, nie bili się po to, żeby się lać, ale bili się po to, że ideał tej muzyki, peace and love, był nadrzędny i ktoś go śmiał pohańbić czy podeptać. Ale też w tych opowieściach o najróżniejszych, często dość abstrakcyjnych mieszkańcach tej proletariacko-cygańskiej dzielnicy można wydobyć wręcz płynie coś, co w porównaniu na przykład z Przyjacielem, gdzie główna bohaterka, no, z jej beznadziei płynie jakaś nadzieja w przeciwieństwie do mieszkańców Nusli, no, którzy z wielkim poczuciem humoru i dość szalonymi pomysłami walczą swoją beznadzieją, ale jednak no, co smutne chyba jednak są dalece od sukcesu, jednak skazani na przetrwanie, ale mimo w tym wszystkim tworzą chyba to, co jest pokrzepiające, to tą wspólnotę, co budują, tą jedność swoją. Nasz bohater, kiedy podpada osiłkowi nazywanemu Hulk, to te ich wewnętrzne gdzieś konflikty kończą się, kiedy wpadają ludzie z sąsiedniej dzielnicy, żeby go tłuc, tak? On jednak staje w jego obronie. Ponieważ to są króciutkie rozdziały i to można czytać partiami, to można przeczytać kilka rozdziałów, odłożyć sobie na długo, wrócić. No ja sam czytałem to pomiędzy gdzieś tam odkurzaniem, a myciem naczyń, kiedy już miałem gdzieś dość prac domowych, czy pracy, które musiałem wykonać, sobie siadałem, otwierałem i czytałem kolejny zapis Greenskama o dzielnicy Nusle. Można podać na koniec kilka zdań, cytatów zaczerpniętych z książki. Z nosa wystawał mu gil. Wepchnąłem mu go z powrotem. Nazajutrz na zawiść jej było pełno. Ciekawe, że ludzie zaraz wyczują, że coś ma się spierdolić. I tym sympatycznym akcentem żegnamy się dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Duchy Osobne.